Już najbliższą sobotę w pierwszej lidze piłki ręcznej zespół Stali Gorzów zmierzy się na własnym boisku z drużyną z Elbląga. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie klubu zawodnicy zespołu mówili o przygotowaniach do meczu, sytuacji w tabeli oraz atmosferze na boisku. Mocniejsze i słabsze strony zespołu z Elbląga trener nam nakreślił. Wiemy, na co musimy zwrócić uwagę. No i starać się wyeliminować te błędy i tutaj no chcemy po prostu, żeby te trzy punkty zostały w Gorzowie. Jak są wyniki, to atmosfera też jest dobra, bo nic nie buduje jej tak jak zwycięstwa. No, w sumie nie przegraliśmy jeszcze meczu w regulaminowym czasie w drugiej rundzie, co cieszy. Zostały dwa mecze ostatnie w Gorzowie, więc cóż, publika nigdy nas nie zawodziła. Mam nadzieję, że kibice też licznie wstawią się w sobotę i będą nas zagrzewać gorąco do walki. Myślę, że w tym meczu wszystkie atuty są po naszej stronie. Wydaje nam się, że jesteśmy zdecydowanie lepszym zespołem i musimy to tylko pokazać na boisku. Jeśli podejdziemy odpowiednio skoncentrowani do tego meczu, no to myślę, że po pierwszej połowie będzie już po temacie. Poza naszą grą, czyli jeśli będziemy stanowić monolit w obronie i kontrować, to na pewno kibice, bo tak jak graliśmy tydzień temu na pustej hali, no to niekiedy na treningu się lepiej gra między sobą. A jeśli przyjdą kibice, krzykną, zrobią atmosferę, no to na pewno będzie zdecydowanie lepiej. Mecz Stal Gorzów MKS Elbląg odbędzie się w najbliższą sobotę 6 kwietnia o godzinie 16:30 w hali przy ulicy Szarych Szeregów.